Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, jest 9 grudnia, a to jest początek nowego tygodnia adwentowego, nowego tygodnia w roratach naszych, czyli mówiąc krótko, zapraszam na nowy odcinek. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam was najserdeczniej w kolejnym tygodniu Adwentu, w drugim tygodniu Adwentu i zapraszam oczywiście na kolejne 6 odcinków w tym tygodniu zajmowania się imionami Pana Jezusa. Moi drodzy, dzisiaj imię bardzo piękne, które myślę jest nam wszystkim bardzo, bardzo w życiu potrzebne, a imię to się nazywa Kapłan. Mogłoby się wydawać, że to jest coś bardzo specyficznego dla Pana Jezusa, ewentualnie dla pewnej grupy ludzi, którym Pan Jezus daje podobne powołanie. Co to znaczy, kochani, że Pan Jezus jest kapłanem, co to znaczy, że ludzie, jakby co to jest w ogóle kapłaństwo? Kochani, kapłan to jest nic innego jak pośrednik. Kapłan to jest ktoś, kto stoi między człowiekiem a Panem Bogiem. I kapłan jest takim kanałem dystrybucyjnym w dwie strony. Czyli jednocześnie jest kimś, kto zanosi rzeczy do Pana Boga, czyli jakby daje taką taśmę produkcyjną, która do Pana Boga doprowadza różne rzeczy od nas. I z drugiej strony daje oczywiście rzeczy od Pana Boga do nas. W tym sensie Pan Jezus jest jedynym najwyższym, w ogóle jedynym potrzebnym kapłanem, jaki istnieje. To On jest, kochani, jak mówi samo Pismo Święte, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, między nami a Panem Bogiem. Wszystko od Pana Boga przychodzi przez Niego, wszystko od nas do Pana Boga przychodzi przez Pana Jezusa. I w tym sensie, kochani, naprawdę tylko On jest kapłanem. Wszyscy inni, których nazywamy kapłanami, mają tylko i wyłącznie udział w Jego kapłaństwie, czyli, że tak powiem, On im dał dostęp do swojego kanału dystrybucyjnego. Żaden kapłan nie robi tego sam, nie może tego zrobić jakby własnym kanałem, bo takiego nie ma. Istnieje tylko ten od Pana Jezusa. Ale uwaga, kochani, co ważne. Wiecie, że w Kościele istnieje nie tylko kapłaństwo takie to tak zwane służebne, czyli to kapłaństwo właśnie, nie wiem, moje czy moich braci kapłanów, tylko istnieje również tak zwane kapłaństwo powszechne. A to oznacza, że każdy z nas jest w pewnym sensie kapłanem. Kochani, i właśnie o to mi dzisiaj chodzi. Być kapłanem to znaczy stać się pośrednikiem między człowiekiem a Panem Bogiem. Co to znaczy? Jesteś kapłanem zawsze wtedy, kiedy drugiemu człowiekowi przynosisz od Pana Boga jakieś dobro. Kiedy mu przynosisz pocieszenie od Pana Boga, łaskę od Pana Boga, dobra od Pana Boga i tak dalej. Czyli stajesz się kimś, kto stara się jakby temu człowiekowi dostarczyć jak najwięcej dobrych rzeczy, które sam bierzesz od Pana Boga. To działa oczywiście w drugą stronę, że możesz tego człowieka próbować do Pana Boga przyprowadzić, że możesz próbować go stawać przed Panem Bogiem tak, żebyś jakby twoje działanie, twoje słowa, twoje różnego rodzaju czyny, decyzje stały się dla niego, no właśnie, ścieżką, stały się dla niego tunelem, dzięki któremu on będzie mógł Pana Boga spotkać. I kochani, jeżeli patrzymy dzisiaj na Pana Jezusa kapłana i tak jak zawsze w tym Adwencie, tak jak wam mówiłem, szukamy pewnych zadań dla nas, jak się mamy do niego upodabniać, no to chyba nie muszę więcej tłumaczyć. Proste pytanie na dzisiaj. W jaki sposób możesz stać się kapłanem dla ludzi, których dzisiaj spotkasz? W jaki sposób dzisiaj tym ludziom dostarczysz od Pana Boga różnego rodzaju dobra? Jak będziesz względem nich postępować, jaki będziesz, żeby jakby dać im nie tyle z Ciebie, nie tyle z tego, co Ty masz, ale z czegoś, co sam od Pana Boga bierzesz i spróbujesz im to dać. Uwaga! Może być też tak, że sam tego nie masz, sama tego nie masz, ale Pan Bóg to ma. I możesz to komuś przynieść, bo często na to mówimy, ale ja na przykład nie potrafię komuś pomóc, to jest smutne, nie mam takich słów i tak dalej. Uwaga! Ale to nie chodzi o to, co Ty potrafisz, czego Ty nie potrafisz. Ty masz stanąć przed Bogiem, pomodlić się, Panie Boże, chcę temu człowiekowi dostarczyć to, co Ty chcesz mu dać. Posłuż się mną, Panie Boże, jakby posługuj się mną, żebym mógł dawać temu człowiekowi to, co Ty chcesz dawać. Uwaga, to jest znacznie lepsze niż to, że będziemy nawet sami z siebie produkować, dlatego że mamy być pośrednikiem, a nie dawcą. I tak samo w drugą stronę. Możesz tego człowieka do Pana Boga próbować przyprowadzić, na takie sposoby, na jakie umiesz. Znowu możesz sobie mówić, ale ja nie potrafię, nie wiem jak. Nie szkodzi. Poproś Pana Boga, żeby Cię uczynił narzędziem pośrednictwa między tym człowiekiem a Panem Bogiem. Kochani, spróbujmy dzisiaj wystąpić w roli, to oczywiście dzisiaj oznacza zawsze, wystąpić w roli kapłana, czyli pośrednika między człowiekiem a Bogiem i między Bogiem a człowiekiem. Jedna z najpiękniejszych ról, jaką można w życiu przyjąć. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w odcinku poniedziałkowym. Zapraszam oczywiście na jutro, czyli będzie kolejne spotkanie adwentowe. Jesteśmy w drugim tygodniu Adwentu, więc trwają też już rekolekcje adwentowe, takie te na Languście, wieczorami, w poniedziałki, środy i piątki. Jeżeli tylko macie chęć, to zajrzyjcie. Były już 3 odcinki, dzisiaj będzie pewnie 4, tak przypuszczam. Więc jeżeli tylko macie czas, to posłuchajcie wieczorem również tych rekolekcji adwentowych.
owocno-ogrodowo pięknych, tak myślę. Moi drodzy, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się już jutro. Z Bogiem, pa!